my! Jakubie, doczekałeś się gry w bramce Pogoni Szczecin. Dzisiejszy sparing na remis. Jakie pierwsze wrażenia i jakie przewidywania na przyszłość? Na pewno cieszę się, że z tą rehabilitacją przebiega wszystko zgodnie z planem. Tak? Z każdym dniem jest coraz lepiej. Wiadomo, że od poniedziałku dopiero zacząłem trening z zespołem. Jeszcze to nie wygląda tak, jakbym chciał i jeszcze jest daleka droga do formy, ale cieszę się, że wróciłem w ogóle do drużyny, tak? Że mogę trenować z zespołem. Myślę, że wygląda to coraz lepiej. Wiadomo, że to jest dopiero mój początek w Pogoni, ale wydaje mi się, że nieźle to wygląda na boisku i oby było teraz tylko lepiej. Że dostałem kilka prostopadłych piłek i starałem się dograć do chłopaków, ale też dwa strzały oddałem, tylko że niestety bramkarz obronił. No właśnie, była ta główka, a tam bramkarz chyba miał dużo szczęścia raczej niż umiejętności. Tak, no akurat trafiła go akurat, więc miał trochę szczęścia, no ale szkoda. No. Dobrze, że wyrównaliśmy w końcówce, bo naprawdę zasługiwaliśmy na to. Do ligi troszeczkę ponad tydzień. Jakbyś miał oceniać, na jakim jesteśmy etapie, to jeszcze będzie finisz i dogrywanie się? Znaczy wiadomo, że czeka nas jeden sparing, także wiadomo, tego czasu coraz mniej do ligi, także zrobimy wszystko, żeby na ligę być gotowi. Na początek Ligi Mistrz Polski, więc chyba dobrze, że ci sparring partnerzy to tacy coraz mocniejsi przeciwnicy. Zgadza się, no, jak zaczynać to z najlepszymi, także mam nadzieję, że będzie ciekawe widowisko w Poznaniu.